pies czerwony. Szanowny trener Wiotek Kaglewice, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia, za przyjazd. Cieszy niestety odpad, też problemy z zawodnikami, bo wjechali tam do Chorwacji, a coś kontuzje. Ty też ich za wiele nie masz, ale podjąłeś walkę. Bo ja uważam, i Ty sam jesteś koszykarzem, że jak się chce, to można nawet w ośmiu przyjechać i można walczyć, prawda? Dziękujemy za zaproszenie. Faktycznie również i nas szczęście nie rozpieszało w ostatnich dniach. Dlatego tylko w 8 istot tutaj dodaliśmy, natomiast no, fajny turniej, fajne granie dla chłopców, także składamy. Za chwileczkę w Ukrainie będziemy mnogo dużo więcej, bo żony do Was przechodzą, także że chyba w Gliwicach będą dwie silne drużyny, tak mi się zdaje. No, łączymy siły faktycznie, a to się pokaże, jak tam zostanie pokładane. Cierpliwie i rozsądnie chcemy do tego podejść, także no, a powiedz mi tak z innej beczki, bo czasami mówią, że dlaczego jakby województwo wysada dwie drużyny nie mogą awansować dwie tylko jedna. Czy nie jest na przykład za tym, że jak są dwie mocne województwa, to mają prawo odegrać? Nie do końca. Zasady są takie, jakie są, ja nie chciałbym tutaj z nimi polemizować, dostosowujemy się do tego, niech tam mądre głowy decydują, jak to ma wyglądać, my przyjechaliśmy grać w przyszłość. Kapitan drużyny, kto to jest? O celach, o marzeniach na tym turnieju. No, chcielibyśmy wygrać, no, ale nie wiem, czy to się uda. Czy ktoś z Was jest dobry z lekkoatletyki? Chyba Ty. Trudne czytanie. Starczy Ci siły do niedzieli? A zobaczymy. Dobry. Oby się dostali do niedzieli, mam tego życzę. Wszystkiego dobrego. Wiotek Kaglewice, wspólnie okrzyk, proszę. Okrzyk! Okrzyk! Dziękuję, że przeszkadzam. Tak jest.